No dobra, mogę zacząć, nie ma problemu. Cała przyjemność po mojej stronie. Oczywiście tej części nie mogłem rozpocząć ja, tylko Magda bardzo nalegała, także... A jak panowie wam się podobało? Raczej rozumiem o tym wcześniejszym tutaj występie, tak? Tak, tak. Znaczy, no pani się pytała wcześniej, czy dziewczyny jakieś mają tam chłopaków w swoim zespole, to my mówimy, że możemy się zawsze dołączyć. O, serdecznie zaproszę, jak tylko będziecie mieli jakiś pierwszy układ choreograficzny do tego, żebyście się zaprezentowali, ale na co dzień widzimy was oczywiście w nieco innych strojach, chociaż też czasem wyglądacie jednakowo, jak założycie koszulki sportowe. Gaz System Pogoń Szczecin, rzecz jasna, Mateusz Zaręba, reprezentant Polski, oraz Patryk Walczak, reprezentant młodzieżowy, są naszymi gośćmi. Witamy. Dzień dobry. Witamy. No panowie, nie pozostaje nam nic innego, jak zapytać, kiedy rozpoczynacie karierę taneczną, bo wiemy, że rozwijacie się mocno sportowo, więc kiedy teraz tanecznie? Tanecznie to chyba zaczniemy w sobotę po meczu, może powiedzieć. No tak, bo... Oczywiście to żart jest. Znaczy, ja myślę, że nie, bo w sobotę może powiedzmy o tych najbliższych wydarzeniach, bo tak naprawdę spotkaliśmy się po to, żeby porozmawiać, co słychać u naszych szczecińskich szczypiornistów, co słychać u was. Wiemy, że sobota to dzień dla was ważny. Tak, gramy w sobotę mecz z Czuwajem Przemyśl. Mam nadzieję, że wygramy to spotkanie, bo na razie mamy 2 punkty w tabeli. Graliśmy 3 mecze, 1 tylko wygraliśmy, 2 przegraliśmy. Pierwszy mecz niestety graliśmy z Chrobrym Głogów. Tam troszkę zawiodła nasza rzucanie do bramki, można powiedzieć. No, nie trafialiśmy tych bramek, co trzeba było i... Skuteczność po prostu zawiodła i nie wygraliśmy. Drugi mecz wygraliśmy z Piotrkowianinem Piotrków. No i trzeci z wicemistrzem Polski, więc było ciężko, ale do 45 minuty graliśmy naprawdę dobrze, ale później już troszkę sił zabrakło. A tam jednak zespół jest bardzo doświadczony i ma tylu zawodników, że może się na okrągło zmieniać. Więc teraz musimy wygrać. Musicie wygrać, my mocno trzymamy za to kciuki. Powiedzcie mi, ja mocno się zastanawiam nad tym, czy szczecinianie w ogóle trzymają za was kciuki? Czy wy macie dużą publikę na waszych meczach? Wspieramy was, czy nie? Bo cały czas mówi się jednak o potrzebach Pogoni Szczecin, o nowym stadionie. Oczywiście wszyscy doceniamy to, że Pogoń awansowała do Ekstraklasy, ale czy nie macie czasem wrażenia, że o was się zapomina? Może wręcz przeciwnie, macie tutaj taką publiczność, że... Ja tak powiem, że mi się wydaje, że o wielu dyscyplinach sportowych się zapomina w całej Polsce i tylko w Szczecinie, bo jednak się stawia cały czas na tą piłkę nożną, a jak widać od wielu, wielu lat w tej piłce nożnej nic się nie dzieje. Takiego, co nie wiem, porywało te tłumy kibiców do kibicowania dalej, tylko po prostu coraz więcej ludzi narzeka. A my chcemy zrobić po prostu, żeby ludzie zaczęli chodzić na takie mecze jak piłka ręczna choćby nawet. Ja chciałbym zapytać panie Patryku, bo pan z tego, co doczytałem, jest najmłodszym zawodnikiem Gaz System. Czy się zgadza? Tak, dokładnie. Jak to jest być najmłodszym zawodnikiem w zespole reprezentującym miasto? Czy czuje pan jakąś taką odpowiedzialność na sobie? Jak to? To znaczy, nie ma jakiejś specjalnej odpowiedzialności. Jest odpowiedzialność po prostu jak u wszystkich zawodników. To tak naprawdę wiek nie ma dużego znaczenia, jeżeli chodzi o jakiś status w zespole. Co prawda, będąc najmłodszym, mam swoje obowiązki, które muszę wykonywać. Ale tak, jakiejś specjalnej presji nie czuję. Ani od publiczności, kiedy gdzieś tam padają komentarze do przodu, naprzód, dawaj młody. Nie, no jeżeli chodzi o to, to jest to dla mnie bardzo motywujące, ale tak. Właśnie, chciałabym dopytać o ten doping ze strony kibiców. Motywuje, a może wręcz przeciwnie, im więcej ludzi, tym bardziej się stresujecie. Znaczy w domu na pewno motywuje, jeżeli to jest doping oczywiście pozytywny. Na wyjeździe obojętnie jaki jest to doping. Ostatnio graliśmy właśnie w Płocku, jak mówiłem, ja miałem tam doping negatywny, bo zostałem wygwizdany, wyzwany, bo wcześniej, jak wiadomo, grałem w Vive Targi Kielce, a te dwa zespoły się nie lubią, ale grając na wyjeździe w Wiśle, tam po prostu, jeżeli ten negatywny doping jest, to mi to akurat pomaga. Na mnie to dobrze działa. Jak jesteśmy na wyjeździe, to lepiej, kiedy jest negatywny, bo mamy wtedy większą motywację, a na miejscu, kiedy jest... To też chyba taka dojrzałość sportowca, że potrafi przyjąć na siebie każde warunki. Znaczy wiadomo, że potrafię przyjąć każde warunki, no ale jednak jak tutaj... Pan wspomina, że jeżeli na wyjeździe jest negatywnie, to jest przyjemniej się gra. Słuchajcie, a na tym poziomie jak często wy macie treningi? Jak jest zmobilizowany wasz dzień, tydzień, grafik, życie tak naprawdę? Jeżeli chodzi o ilość treningów w tygodniu, to jest ich około 10. No, tak naprawdę to tworzymy jedną dużą rodzinę jako zespół, gdyż jesteśmy bez przerwy, po prostu się widujemy. Każdy wyjazd na mecze często jest dzień wcześniej, także śpimy razem w pokojach i jemy razem na osobnych posiłki. Łóżkach.
Tak. Oczywiście. Słuchajcie, 10 razy w ciągu tygodnia, tydzień ma 7 dni, to znaczy, że te treningi zazwyczaj są 2 razy dziennie, weekendy, niedziele chociaż macie dla siebie? Znaczy, no w weekendy zazwyczaj gram mecze, to zazwyczaj jest sobota, czasem jest niedziela, a w niedzielę po meczu jest ewentualnie odnowa biologiczna, to można zaliczyć jako też troszkę trening. Ja chciałbym się jeszcze dowiedzieć o kwestii generalnie waszej działalności, bo tak naprawdę jak to się stało, że trafiliście do Szczecina, że akurat mając, tutaj mówię szczególnie do pana, panie Mateuszu, mając sukcesy w innym mieście, na południu Polski, nagle trafia pan tutaj. Wiadomo, kontrakty czasami równie się układają, ale przecież tam było źle, niedobrze, tu jest lepiej. Raczej tam dostałem po prostu wolną rękę już od klubu, bo byłem tam 5 lat i dostałem wolną rękę, że już mogę odejść, mogę robić co chcę. Wcześniej się odzywał do mnie już Szczecin. Tutaj mówili mi, jakie są plany, jakie założenia tego zespołu i stwierdziłem, że są dobre założenia, że przychodzą dobrzy i nowi zawodnicy. No i są już tutaj zawodnicy, którzy są też doświadczeni, są dobrymi i klub ma bardzo ambitne plany, więc dlatego się długo nie zastanawiałem i tutaj wróciłem. I jeszcze pod tym względem też tutaj wróciłem, bo jestem z Nowogardu, więc tutaj mam bardzo blisko do domu i mi tutaj bardzo pasuje. A jaki okazał się być ten Szczecin? No na dzień dzisiejszy jest dobrze. Jaką perspektywę panowie wyznaczacie sobie na najbliższe lata, jeżeli chodzi o nasz zespół Gaz System Szczecin, tutaj Pogoń Szczecin? Jaką perspektywę, taką może troszeczkę realną i tą taką wymarzoną? Raczej dopiero zaczynali tutaj Gaz System Gaz Szczecin, Pogoń dopiero zaczyna w sumie od, nie wiem, prawie 10 lat grać w Ekstraklasie, więc to też nie jest tak łatwo od razu powiedzieć sobie, jaki cel jest. Na pewno w tym sezonie jest cel, żeby być w pierwszej ósemce. To był na pewno jest to możliwy cel. Zobaczymy, jak będzie i dopiero się będzie można w następnych sezonach mówić o jakichś lepszych celach, jakichś wynikach, widzieć, jak to będzie wyglądało wszystko. Czy mamy szansę na medal szybciej od Pogoni Szczecin, tej kopanej, nazwijmy to, bo wiemy, że tak mówimy czasami o piłce nożnej? Czy mamy szansę? No my wierzymy, że mamy szansę. Panie Patryku, pan jest także reprezentantem młodzieżowym Polski. Jak to wygląda na tej arenie już całego kraju, kiedy wyjeżdża się za granicę, reprezentuje się nasz kraj? Czy kiedy pan wraca tutaj do Szczecina, do Polski grania, to jest pan rozpoznawalny i nagle do pana mówią, a to ten zawodnik, co tam rzucał albo bronił? Nie, no jeszcze się z czymś takim nie spotkałem akurat, a... Czyli jesteście gwiazdami, czy nie jesteście gwiazdami? Bo ja nie wiem, czy mam brać dzisiaj od was autograf, bo może tak... Autograf bardzo... można zawsze wziąć. Aha, tak na zaś. Tak, nie wiem, czy jesteśmy gwiazdami, ciężko powiedzieć. W niektórych regionach Polski na przykład na pewno piłka ręczna bardziej jest popularna i bardziej jesteśmy rozpoznawalni. Na przykład w Szczecinie to jest troszkę mniej popularny sport, ale ludzie wiedzą, że istnieje taka dyscyplina, taki w ogóle zespół, więc mam nadzieję, że to z roku na rok, z miesiąca na miesiąc będzie coraz bardziej popularny, więcej się będzie działo i będzie więcej, coraz więcej ludzi na mecze przychodziło. No właśnie, panowie, w jaki sposób zachęcilibyście naszych widzów do tego, aby oglądać wasze mecze? Nie tylko w telewizji, w jakichś relacjach, czy u nas w programie, kiedy przepytujemy was, co dalej. W jaki sposób? Dlaczego warto być na waszych meczach? Jakby nie patrzeć, to w piłce ręcznej te bramki wpadają dużo częściej. To jest gra kontaktowa, to cały czas się dzieje, coś wszystko na szybkości jest i dużo czasem jest krwi, bólu i walki. Ale najgorzej, jak te bramki wpadają do waszej, że tak powiem, siatki. No to już jest troszkę gorzej, dlatego trzeba w obronie dobrze stać i bronić bardzo mocno. A jak było w waszym przypadku? Wychodziliście kiedyś od sportów indywidualnych, bo wiadomo, że dyscyplina, którą trenujecie, jest przede wszystkim sportem drużynowym. Tutaj gracie na drużynę, a nie na siebie. Oj, ciężko powiedzieć. Na jakieś uprawiam jeszcze koszykówkę, to jest sporty drużynowe, ale w piłce ręcznej wiadomo, że gramy pod, no jak to powiedzieć, dla zespołu gramy. Na pewno się wyróżnia jakoś zawodnik, jeżeli dobrze zagrał mecz albo źle, to widać. No ale jesteśmy po prostu drużyną, jeżeli ktoś gorzej gra, no to niestety schodzi z boiska, wchodzi następny, który go zastępuje. Na tym to wszystko polega, więc indywidualnie ciężko coś powiedzieć. Szanowni Państwo, na mnie pozostaje nic innego, jak zaprosić na sobotni mecz. Z tego co pamiętam, o godzinie 18?
Tak jest. O godzina 18 na hali na ulicy Twardowskiego. My postaramy się być z Magdą. Oczywiście, że tak, jak najbardziej. Będziemy za was trzymać kciuki i dopingować. Dziękujemy za wizytę w studiu. Jesteście już po treningu dzisiaj, przed treningiem? Już jesteśmy po treningu i przed treningiem. A, no to właśnie. No, życzymy udanego kolejnego treningu. Dziękujemy za wizytę w studio. Szanowni państwo, my zapraszamy na krótki przerywnik, po którym zmieniamy temat.